Pamiętacie tego kolesia, który ponoć zniszczył wam Gwiezdne Wojny? A wiecie, że on zrobił prawdopodobnie najbardziej rozrywkowy, najlepszy, jeżeli chodzi o doznanie w samym kinie film roku? Na noże, czyli Knives Out, z obsadą taką, że właściwie każdy może się schować, bo właściwie od Jamie Lee Curtis po Chrisa Evansa i Ryan Johnson ze znakomitym, znakomitym kinem, który niedługo do nas trafia, a ja obejrzałem go na American Film Festival i dlatego właśnie z mojej casting couch mogę go wam zrecenzować. Up your ass. Oh, very nice. Matter of fact, eat shit. How's that? Eat shit. Eat shit. Eat shit. Definitely eat shit. Od czego powinienem zacząć tę recenzję? Przede wszystkim od tego, że ja wam nic nie powiem, co tu się dzieje. Zwiastuny zresztą też cudownie to robią, bo właściwie zwiastuny zamiast powiedzieć wam, uj, jest intryga, Agatha Christie, coś na to mówią, stacy znakomicy aktorzy, idźcie na to. I bardzo dobrze, im mniej wiesz o tym filmie, tym lepiej, ponieważ dzięki temu z każdą kolejną minutą będziesz wybuchał kolejny raz śmiechem, będziesz się cudownie bawił z aktorskich popisów. Daniel Craig rządzi. Daniel Craig, który bawi się tropem Hercules'a Poirot i tych wszystkich takich wydumanych z dziwnymi akcentami detektywów. Jest tutaj troszeczkę nawet Columbo, który udaje idiotę, więc te wszystkie tropy on sobie wziął w siebie, bawi się swoim wielgachnym cygarem i po prostu jest w cieniu i obserwuje. Ten film dał mi tyle radości, że w życiu bym się nie spodziewał, że kryminał i właśnie komedia kryminalna w stylu troszeczkę Agaty Christie jest w stanie to zrobić. I co więcej, że jest w stanie to zrobić i że ja powiem, że ten film zasługuje na wszystkie nagrody, które dostanie, że który udowadnia, że aktorzy, którzy niektórzy powiedzą, o, to jest tylko Marvel i tak dalej, mają genialny range, potrafią zrobić znacznie więcej niż się spodziewaliście. Bo na przykład Chris Evans ma tutaj rolę drugoplanową i Chris Evans w tej roli jest genialny. Jamie Lee Curtis, to ja właściwie nie muszę mówić, że Jamie Lee Curtis jest wspaniała, bo ona jest wspaniała właściwie jak tylko obudzi się z rana, więc tutaj całość obsady dopasowana do siebie jest przecudownie. Don Johnson, który dzięki Tarantino wrócił do łask Hollywood i jest znowu dobrym aktorem, ostatnio w Watchmenie także miał świetną rurkę, to tutaj jest kolejnym przepięknym. Jest, nie wiem właściwie, gdybym chciał zamknąć tę recenzję w jednym zdaniu, no po prostu powiedział, idźcie na to, kurna, idźcie, proszę was, ja was proszę, idźcie, bo to jest cudowne. I ponieważ prawdopodobnie w kinach nie będzie się świetnie sprzedawać, ale moja cała energia, moja całe jestestwo, moje całe serducho, to wszystko jest w takiej jednej wielkiej kuli, którą ja wam wysyłam, trochę takie hadouken robię, ponieważ zamiast analizować ten film, to ja wam nie chcę psuć zabawy i to powinno wam całkowicie wystarczyć. I read a tweet about a New Yorker article about you. You're famous. Ale powiedzmy, że interesuje was coś więcej, więc jednak chcecie, żebym coś dopowiedział. Zatem, przede wszystkim historię mamy taką, że oczywiście jest Christopher Plummer, który na pewno znowu zastąpił Kevina Spacey w tej roli, jestem przekonany, który jest takim nestorem rodu bardzo, bardzo bogatego, w którym mamy wnuków, niewnuków, cała rodzina, zresztą Toni Collette w kolejnej roli. Toni Collette w roli komediowej po obejrzeniu Hereditary, obejrzeć to i porównać sobie jest przecudowne, bo ja miałem taki moment, że myślałem, okej, Toni Collette nadaje się tylko na creepy osoby. Nie nadaje się tylko na creepy osoby. Ale oczywiście jest historia, że dziadusio umiera i pytanie, dlaczego? Czy ktoś go zabił? A może nikt go nie zabił? A może wszyscy go zabili? A może winny jest pies? A może oczywiście kamerdyner? No i mamy tą całą sprawę. I to, że to jest cudownie zabawny film ze świetnymi dialogami, które po prostu one są jak z karabinu wystrzeliwane pociski, trafiają w ciebie w serducho od razu i są bardzo naturalne, bardzo lekkie. Nie czujesz, że jest tutaj takie siłowanie się na przykład na intelektualizm kompletnie, a mimo wszystko są napisane genialnie, inteligentnie. How was it? The party? Pre my dad's death? Oh, it was great. Ale bardzo często, gdy film idzie w stronę komedii, troszeczkę zabawy tropami, bo są właściwie każdy trop, który znacie z dobrych filmów o Agaty Christie, gdzie mamy właśnie tego Hercules'a Poirot, który zakręca wąsa, on się tutaj pojawia, ale on się nie pojawia tutaj tylko, żeby go subwertować, żeby prześmiać, ale także, żeby po prostu sobie pobawić nim i żeby nas jako widzów wyprowadzić w pole. I to, że ten film nie tylko daje ci rozrywkę, nie tylko bawi się świetnie, bo po prostu, kurczę, ludzie fajni, ciekawe postacie, dobre teksty, świetne ujęcia, ale jest tutaj także, uwaga, uwaga, dobrze napisana, dobrze rozłożona na czynniki pierwsze intryga i co więcej, mamy tutaj też dużo takich sugestii, malutkich śladów, że ten film za drugim razem będzie równie fajnie się oglądało, ponieważ właśnie masz tutaj tyle dobra, które jest ponad tylko
fajne smaczki zabawowe i ta fajna komedia. To jest bardzo trudne, by film był jednocześnie znakomitym filmem kryminalnym, a jednocześnie trzymał się tego, że potrafi obracać formę, wyprowadzać nas na manowce, oszukiwać nas. To, że ten film nas dobrze oszukuje. Wiecie, jak jest z filmami, które są o Agacie Christie, powiedzmy. Zawsze jest tak, okej, zabił ten, zabił tamten i ciągle będziemy próbować, będzie twist na twiście, na twiście, na twiście, na twiście. I tutaj Rian Johnson teoretycznie też robi to samo, ale robi to tak uroczy sposób i tak antytwistowo robi swoje twisty, że ty dajesz się nabrać na każdą z tych rzeczy i gdy na końcu dostajesz wyjaśnienie wszystkiego i nagle patrzysz sobie na sceny, patrzysz sobie na ujęcia i mówisz sobie, o ja muszę to jeszcze raz zobaczyć. I nagle wszystko pasuje do siebie jak idealne, malutkie, piękne części układanki, ale układanki z tysiąca malutkich części, a nie z pięciu wielkich, które skumałeś, jak to trzeba ułożyć zaraz po 30 sekundach. Can we ask why? Has something changed? No. No, it hasn't changed, or no, we can't ask. Całość klimatu dopełniając znakomite zdjęcia, które są tak bardzo w stylu tego typu filmów, gdzie mamy na przykład przesuwające się krzesło na jakimś tam tle, w zależności od tego, jaka postać pojawia się na tym krześle i jest z nią wywiad. Są oczywiście przepiękne nutki muzyczne i tutaj score, który jednocześnie znowu właściwie gra tym rytmem takiego wprowadzania nas. Troszeczkę, nie wiem, czy kojarzycie taki film Clue, był kiedyś na podstawie gry Clue, zresztą z kochanym Timem Curry i jest tutaj troszeczkę takiego poczucia, że to jest właśnie Clue, kto zabił i ta muzyka tak ładnie to podkręca. Ja przez cały seans nie mogłem wyjść z podziwu, jak dużo delikatnych, drobnych rzeczy, poza tym, że po prostu dwójka aktorów zaczyna ze sobą gadać, jest na tym filmie. Jak dużo pięknych rzeczy w tle poukładano, jak dużo rzeczy, takich malutkich szczególików pasuje do siebie. Jak mądrze ten film sprawia, że rzecz, która jest troszeczkę McGuffinem takim, albo około McGuffinem, czyli coś, co na samym początku wiemy już, że zostanie wykorzystane i większość nas na przykład, są takie filmy, które na przykład robią ci ujęcia non-stop na jakąś rzecz, ty wiesz, okej, wcześniej czy później ta bohaterka użyje tego, żeby kogoś zabić. Tak jest na przykład często w piątkach 13 czy w Halloweenach. I tutaj ten film też coś takiego robi, ale robi to tak sprytnie, że na końcu całkowicie zapominasz o tym, i mówisz sobie nagle, a ty spryciarzu, ty tutaj rzuciłeś to tak szybciutko, a ja całkowicie o tym zapomniałem. I to, że ten film potrafi tak ładnie tobą w pewnym sensie manipulować, ale manipulować tak, że ty chcesz być manipulowany. Ty po prostu oddajesz się w 100% w ręce Riana Johnsona i mówisz, prowadź mnie mistrzu, prowadź mnie, ponieważ ja chcę tego doznawać. To jest tak naprawdę 50 twarzy Greya, ale tak jak trzeba było to zrobić, gdzie Greyem jest Rian Johnson, który mówi, mam niecodzienne hobby, a my mówimy jak ta Anastazja Steele, no pokaż nam, pokaż to. I on otwiera drzwi, a tam jest właśnie Knives Out i cała obsada, a my po prostu i po prostu to wpierdzielamy, nie będziemy nawet niczego podpisywać i nie będzie nawet lania siebie po tyłku. Chyba, że lubicie, to wtedy możecie się lać po tyłku. What is this? CSI KFC? Od razu możecie zapytać, czy jest to film krojony pod Oscary, czy jest to film krojony pod nagrody. Moim zdaniem absolutnie nie. To jest film, który moim zdaniem wychodzi z ogromnej miłości dobrego reżysera do zabawy tropami. Ja nie wiem czemu, mam ogromne skojarzenia po obejrzeniu tego filmu z filmami Edgara Wrighta, które także opierają się na ogromnej wiedzy na temat pewnego gatunku i bawią się i wrzucają te tropy. Dla mnie ten Rian Johnson jest takim, właśnie to jest kolejny film, który by pasował, którym ja bym nawet jakoś dał sobie jako powiedzmy piątą część tej trylogii Cornetto, którą zrobił Edgar Wright. Czyli niemożliwe to jest wręcz, że ten film tak ładnie wyszedł, mimo tego, że czy ktokolwiek z nas miał jakiekolwiek oczekiwania? Słyszeliśmy tylko projekt Riana Johnsona, napisany przez Riana Johnsona i tak, okej, fajnie, będą fajni aktorzy. On ich zdobył dzięki temu, że pracował sobie przy Star Warsach, więc zdobył fajne kontakty i tak dalej, więc niech sobie grają. A wyszło, że po prostu prawdopodobnie każdy aktor, który przeczytał, powiedział, muszę w tym być. I świetnie, i świetnie. I to, że film, który jest jednocześnie tak rozrywkowy, potrafi być jednocześnie tak samo inteligentny, tak bardzo inteligentnie napisany i prowadzony z takim cudownym tempem, to jest dla mnie coś, czego ja naprawdę dawno w kinie nie widziałem i będę kibicował mu przy każdej możliwej nagrodzie. Jeżeli miałbym wyróżnić jedną osobę z obsady, to pomimo tego, że Chris Evans oczywiście kradnie show, to chyba jednak muszę powiedzieć, że Jamie Lee Curtis jest tutaj mistrzynią, a to, jak ona cudownie kłóci się niejako z Toni Collette, to są momenty, które moim zdaniem powinniście wyłapywać i tak sobie patrzeć, bo nawet jak są ujęcia, gdzie coś się dzieje, to ich interakcje są wciąż mua. Zatem do kina, do Netflixu, gdziekolwiek to będzie legalnie, macie iść to oglądać. Did you just Google that?
I did just Google that. Gotta do this more often. Dzięki wam zatem za obejrzenie. Jak widzieliście, recenzja niesamowicie emocjonalna, ale nie umiem inaczej o tym filmie mówić, ponieważ nie pamiętam ostatnio filmu, który nie jest jakimś takim, wiesz, super bohaterskim, gdzie na przykład chcę zobaczyć efekty albo coś tam, gdzie ja wychodzę z kina i ja mówię, ja chcę wracać do kina. Ja po prostu chcę wracać do kina. Ja z reguły mówię, poczekam sobie, a ja chcę wracać do kina, ja chcę jeszcze raz zobaczyć całą tę intrygę i chcę zobaczyć Daniela Craiga, którego pokochałem miłością, której się nigdy nie spodziewałem, bo nie powiem, żebym był ogromnym fanem jego Bonda, mimo tego, że szanuję. To nie, ale tutaj to jest ten człowiek, ma tak cudowne poczucie humoru i takie piękne wyczucie, że myślałem, że po prostu padnę z radości, którą on mi przyniósł. Dziękuję wam za obejrzenie, widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu albo w Nowych Horyzontach. Pozdrawiam z mojego super casting coucha Irishmana, Brody z Kosmosu, Julia Nieniński. Nie mam pojęcia, po jaką cholerę się przedstawiam.